Zadanie 18. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Równanie takie w zbiorze liczb rzeczywistych. Ile ma rozwiązań? Więc najpierw pamiętamy cholerę niedziel przez 0, czyli to, co mamy w mianowniku, nie może być zerem, czyli x minus 2 nie może być zerem i x minus 3 nie może być zerem, czyli x nie może być dwójką i x nie może być trójką. Więc tak, na pewno już ta odpowiedź nam odpada. No i dobra, to sprawdźmy, co tu się nam czai. 3x kwadrat minus 6x, x kwadrat minus 9 to są równania wymierne, więc jeśli z tym się będzie źle czuć, to nadrób ten temat. Mnożymy razy cały mianownik i został nam tylko licznik zatem. 3x kwadrat minus 6x razy x kwadrat minus 9 równa się 0, czyli to równa się 3x kwadrat minus 6x równa się 0 lub x kwadrat minus 9 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 9, to x równa się 3 lub x równa się minus 3. To odpada z założenia, czyli to mamy. I co nam tu wyjdzie? Tu wyciągamy x przed nawias, jest to nam 3x, tak, minus 3. Minus 6. Myślałam, że wyciągnęłam więcej. Równa się 0. Czyli x równa się 0 lub 3x minus 6 równa się 0, czyli 3x równa się 6. I to dzielimy na 3 i otrzymujemy x równa się 2. Więc, a tutaj było... Moment. I co tutaj robimy? Odrzucamy tą dwójkę. Odrzucamy z założenia. Więc mamy tylko dwa równania, rozwiązania, czyli odpowiedź C jest poprawna. Pamiętaj, tutaj była dziedzina. X należy do zbioru liczb rzeczywistych bez dwójki i trójki. Dlatego to tutaj nam odpadło to nie. To jest rozwiązanie i to jest to rozwiązanie. Zapraszam Ciebie do uzupełnienia tematu w dziale związanym z równaniami wymiernymi.